Środa 23 października 2002 roku. W moskiewskim teatrze komplet widzów oglądał wieczorne przedstawienie musicalu Nord-Ost. Nagle na salę wtargnęli uzbrojeni czeczeńscy terroryści. Ponad 800 widzów stało się zakładnikami. Krzyczeli: przygotujcie się na śmierć. Napastnicy, grożąc zdetonowaniem bomb, zażądali zakończenia wojny w Czeczenii. Zabrali ją na zewnątrz i rozstrzelali. Tragedię, która rozegrała się w ciągu następnych 58 godzin, poznamy dzięki naocznym świadkom i materiałom filmowym z kamer, także tych posiadanych przez terrorystów. Wstrząśnięty świat patrzył na moskiewski terror. Nord-Ost miał swoją premierę 13 października 2001 roku. Odniósł ogromny sukces jako pierwszy rosyjski musical z całkowicie rosyjską obsadą. Dorównywał najlepszym sztukom zachodnim. Długo szukaliśmy pomysłu na scenariusz. Wiedzieliśmy, że musi czerpać z bogatej rosyjskiej historii. W obsadzie Nord-Ost znalazło się wyjątkowo dużo dzieci. Gra w teatrze była dla mojego syna wszystkim. Tak samo dla innych dzieci biorących udział w przedstawieniu. Nikt nie przypuszczał, że na tej scenie rozegra się także dramat, który oglądać będzie cały świat. Nieprzypadkowo terroryści wybrali właśnie Nord-Ost. Reprezentował wszystko, co najlepsze w Rosji i jej mieszkańcach. To był pierwszy rosyjski musical i otaczała go rosyjska duma narodowa. Myślę, że nie bez powodu atak zaczął się, kiedy na scenie tańczyli aktorzy w kostiumach radzieckich żołnierzy z II wojny światowej. Godzina 21:05 odcisnęła swe piętno na życiu widzów i aktorów. Zaczął się drugi akt. Tancerze stepowali na scenie. Obok mnie, zza prawej kulisy, wybiegł zamaskowany mężczyzna i zaczął strzelać z kałasznikowa. Kazali nam usiąść na widowni. Ludzie pytali, czy to część sztuki. Powiedzieliśmy: nie, to się dzieje naprawdę. Wśród widzów były terrorystki. Nie zauważyłem, kiedy się przebrały. Założyły maski, czarne ubrania i pasy z bombami. Były doskonale przygotowane. Na drugim piętrze dzieci przygotowywały się do wyjścia na scenę. Tam również dotarli terroryści. On z kalaszem stał w kamuflażu, w masce i... Nagle wbiegł jakiś facet w masce i z karabinem i kazał nam wyjść na balkon. Widzowie siedzieli z rękoma na głowach, pomiędzy nimi były kobiety w pasach z bombami. Wszyscy, którzy tutaj siedzieli, wszyscy siedzieli, ręki za głową. Przerażeni zakładnicy słuchali oświadczenia wygłoszonego przez przywódcę terrorystów. Zagroził, że wszyscy w budynku zginą, jeśli rząd Rosji w ciągu 3 dni nie wycofa wojsk z Czeczenii lub jeśli spróbuje odbić zakładników.
teatrze znajdowało się 120 kg materiałów wybuchowych, między innymi w dużej bombie umieszczonej pośrodku widowni i jednej na balkonie. Terroryści zatrzymali przy sobie dalsze 25 bomb i 100 granatów. Postawili wielką bombę na środku teatru i drugą na balkonie. Inna znajdowała się tuż przede mną. Co jakiś czas strzelali w powietrze. Zakładnicy musieli przekazać żądania terrorystów, używając telefonów komórkowych. Grożą, że wysadzą teatr w powietrze. Protestujcie przeciwko wojnie. Jakiś zamaskowany mężczyzna, chyba Czeczen. Boję się, pomóżcie nam. Władze nic nie robią, zabijacie nas. Przed atakiem terroryści nagrali kasetę wideo, na której przedstawili swoje motywy. Każdy naród ma prawo stanowić o sobie. Rosja odebrała Czeczenom to prawo. Długo czekaliśmy na sprzeciw świata wobec śmierci niewinnych. Giną kobiety, dzieci i chorzy. Ostatni przemawiał przywódca grupy, 25-letni Mowsar Barajew, ścigany rebeliant czeczeński. Każdy z nas gotów jest oddać życie za Allaha i wolność Czeczenii. Przysięgamy Bogu, że pragniemy śmierci bardziej niż wy pragniecie życia. Mieli dość bomb, żeby wysadzić nie tylko teatr, ale i otaczające go budynki. Powiedzieli: módlcie się i bądźcie gotowi na śmierć. Przyszliśmy tu umrzeć, a wy umrzecie razem z nami. Teatr otoczył kordon milicji. Wiadomości o zamachu docierały do rodzin zakładników. Władimir i Natalia, rodzice Krystyny Kurbatowej, występującej w spektaklu, byli tu przed atakiem. Namawiali ją, żeby wyszła wcześniej. Powiedziała, że ma jeszcze jedno przedstawienie i żebyśmy przyszli później. Pocałowałam ją i powiedziałam, że będziemy za godzinę. Kiedy przyszliśmy, teatr otaczali milicjanci. No, przyjechali через час, a tam już było wszystko odcepione. Nas zatrzymała milicja, куда вы? Zatrzymali nas. У нас там ребёнок. Нас Mówiliśmy, że w środku jest nasza córka. Nikogo nie wpuszczali. Odepchnęli nas z powrotem na ulicę. Wieść o zamachu szybko obiegła Moskwę. O 22:00 zaczęli dzwonić znajomi, pytając, gdzie są mój mąż i syn. Wpadłam w panikę. Mąż Iriny, Boris Rosenwasser, poszedł do teatru po syna Witalija. Nie udało mu się już dostać do budynku. Nigdy tak się nie bałem o syna jak wtedy. Nie wiedzieliśmy, czy ktokolwiek w środku jeszcze żyje. Co w ogóle происходит tam? Żyły li dzieci? Żyły li ludzie? Środa, 23 października, godzina 22. Czeczeńscy terroryści zaatakowali teatr, biorąc na zakładników widzów musicalu Nord-Ost. W ciągu godziny milicja i rosyjskie siły specjalne zabezpieczyły teren. Przygotowywano plan odbicia teatru. W czwartek rano sprawy przybrały niezwykły obrót. Młoda kobieta przekradła się przez milicyjny kordon. Wtargnęła do teatru i zażądała zakończenia jego okupacji. Nie potrafiła stać spokojnie obok. Tak stwierdzili jej matka i były chłopak. Stała się pierwszą ofiarą ataku. Czeczeni uznali, że pracowała dla rosyjskich służb specjalnych. Zabrali ją na zewnątrz i rozstrzelali. Zrobili to pod drzwiami, tuż obok mnie. Nie umarła od razu. Słyszałem jej jęki.
Rano Barajew zażądał pomocy dwóch lekarzy dla jednego z jego rannych ludzi. Następnie kazał im zabrać ciało zamordowanej kobiety. Jej śmierć była potwierdzeniem, że terroryści gotowi są spełnić swoje groźby. Zakładnicy starali się zachowywać spokój, wiedząc, że od tego zależy ich życie. Najbardziej bałem się, że terrorystom puszczą napięte do granic nerwy. Oni i tak byli już na te sutki dostatecznie w хорошем состоянии. Żadne nagranie nie odda naszego przerażenia. Nie pokaże strachu w naszych oczach. Tego, co czuliśmy, kiedy zawiesili na scenie płachtę z arabskimi napisami i zaczęli wykrzykiwać Allah Akbar. Przypomniałem sobie filmy z egzekucji rosyjskich żołnierzy w Czeczenii. Najbardziej zagubione były dzieci. Nie rozumiały, co się dzieje. Nawet nie wiedziały, że w Czeczenii toczy się wojna. Co to w ogóle jest Czeczenia? Wydarzenia w Moskwie wyrosły z konfliktu o niewielkie, górzyste tereny na Kaukazie. Islamska Czeczenia była częścią Rosji od XIX wieku i od lat walczyła o niepodległość. W imię nienawiści pomiędzy dwoma narodami krew płynie już od 150 lat. Po upadku Związku Radzieckiego na początku lat 90. Czeczenia ogłosiła niezależność. Udzielenie jej niepodległości nie jest jednak tym samym, co walka o wolność Iraku. Jest jak oderwanie się Arizony. Rosyjskie wojska weszły do Czeczenii w 1994 roku, próbując zdusić rewoltę. W wyniku wojny po obu stronach zginęło ponad 100 tysięcy ludzi, głównie cywilów. Czeczeni toczyli walki partyzanckie. Zorganizowali dwa zamachy w Budionowsku i Kizlarze. Rosjanie zbombardowali miasto, choć wciąż znajdowali się tam zakładnicy. W kwietniu 1996 roku obydwa narody, wyczerpane długotrwałą wojną, zawarły traktat pokojowy nadający Czeczenii autonomię. Kraj znajdował się w ruinie. Wiele już widziałem, ale nic nie przygotowało mnie na to, co ujrzałem w Groznym. Czeczenia stała się niebezpieczna i niestabilna. Mnożyły się porwania. Młoda republika utonęła w morzu bezprawia. Kiedy czeczeńscy radykaliści islamscy zaatakowali sąsiadujące z Czeczenią regiony, chcąc stworzyć islamską republikę, wojna wybuchła na nowo ze zdwojoną brutalnością. Obydwie strony ignorowały prawa człowieka. Czeczeni więzili Rosjan, torturowali ich i zabijali. Rosyjscy żołnierze robili to samo z Czeczenami. Konflikt podsycali bojownicy arabscy z sąsiednich krajów. W 1996 roku, po wycofaniu się Rosjan z Czeczenii, na jej terytorium pojawiło się wielu islamskich ekstremistów wspieranych przez zewnętrzne organizacje terrorystyczne, takie jak Al-Kaida. Wojna o niepodległość została wykorzystana przez arabskich bojowników, którzy chcieli umiędzynarodowić konflikt. Wiemy, że w Afganistanie podczas operacji Trwała Wolność znajdowali się czeczeńscy bojownicy.
Uważam, że kontakty pomiędzy nimi a arabskim terroryzmem powinny być przedmiotem szczególnej uwagi tak Stanów Zjednoczonych, jak i Rosji. Postawa zwykłych Czeczenów wobec wojny zmieniła się na przestrzeni lat. Na początku II wojny ludzie byli wyczerpani szalejącym bezprawiem. Może nie witali Rosjan z radością, ale znaczna część społeczeństwa po prostu pozostała obojętna. Najbardziej pragnęli żyć w pokoju. Ta postawa z powodu brutalnych działań Rosjan uległa dziś zmianie. Ludzie są teraz przeciwni Rosjanom, ale sprzeciwiają się także rebeliantom. Czeczeni mają już dość 10 lat cierpień i strachu. W październiku 2002 roku wojna czeczeńska przeniosła się do Moskwy. Współpracownicy prezydenta Putina i FSB, Federalne Biuro Bezpieczeństwa, pracowali pośpiesznie nad planem działania. Elitarna jednostka Alfa ćwiczyła szturm na teatr w identycznym budynku położonym w pobliżu. Na miejscu wydarzeń był korespondent London Sunday Times Mark Franchetti. Rosjanie byli gotowi na wszystko, ponieważ nie mieli żadnych wieści ze środka. Nie było komunikacji z Czeczenami. Bano się, że jeśli Rosjanie zadzwonią, dowiedzą się, że Barajew śpi, modli się albo je. Nie było wiadomo, jak negocjować. Sytuacja stawała się coraz cięższa. Barajew, przywódca terrorystów, ogłosił, że jeśli do 7 rano w sobotę Rosjanie nie zaczną wycofywać się z Czeczenii, będzie rozstrzeliwać zakładników. Termin ultimatum upływał za mniej niż 48 godzin. Paraliżował mnie strach przed śmiercią. Czekanie było nie do zniesienia. Siedziałem z głową opartą na rękach i próbowałem zrozumieć, że niedługo umrę. Czwartek, 24 października, drugi dzień okupacji teatru. Czeczeńcy wyznaczyli termin ultimatum, po upływie którego wszyscy zakładnicy zginą. Rosyjskim władzom pozostało mniej niż 48 godzin. Brakuje informacji o sytuacji wewnątrz. Niespodziewanie terroryści zezwalają na wejście dwóm przedstawicielom Czerwonego Krzyża i dziennikarzowi Markowi Franchetti, który rozmawiał już z Barajewem przez telefon. Przecięliśmy parking, mijając trzy busy, które przywiozły Czeczenów pod teatr. Ich silniki wciąż pracowały, reflektory były włączone, drzwi otwarte. Jakby zatrzymał się czas. Poprowadzono nas schodami na drugie piętro. Spotkaliśmy się tam z mężczyzną, który przedstawił się jako Abu Bakar, prawa ręka Barajewa. Imię miał arabskie, chociaż był Czeczenem. Był zły, że władze tak długo zwlekały z wysłaniem emisariuszy. Nagle wszedł Barajew. Powiedział, że przyjechali tutaj gotowi na śmierć i wysadzą teatr w powietrze, jeśli Rosja nie spełni ich żądań i nie wycofa żołnierzy z Czeczenii. Dziennikarzowi pokazano również terrorystki samobójczynie. Przyprowadzili je, zupełnie jakby chcieli się nimi pochwalić. Było ciemno, w świetle latarki pokazywano mi ich pasy, zawierające od 3 do 5 kg materiałów wybuchowych oraz kulki odłożysk. Kobiety trzymały w jednej dłoni pistolety, w drugiej detonatory. Czuwały na zmianę, gotowe na rozkaz wysadzić teatr w powietrze. Twarze kobiet zasłaniały chusty z arabskimi napisami.
Ich ubiór nie był czeczeński. Kobiety w Czeczenii rzeczywiście noszą chusty, ale nie czarne i nie ukrywają twarzy. Nie są Arabkami, są Czeczenkami. Mówią po czeczeńsku i po rosyjsku, nie po arabsku. Cała ta prezentacja i wywieszona na scenie płachta z arabskimi napisami, których większość Czeczenów nie umiałaby przeczytać, sposób ubierania się i pasy z bombami, jak w Palestynie, wskazywały, że w konflikt w Czeczenii zamieszani są Arabowie. Kobiety nazywano czarnymi wdowami, ponieważ niemal wszystkie straciły swoje rodziny w wojnie czeczeńskiej. Obok nas siedziała Sveta. Miała może 16 lat. Spytaliśmy ją: nie boicie się śmierci? Nie macie bliskich, którzy będą was opłakiwać? Odpowiedziała: mamy. Ale lepiej umrzeć tutaj z wami, niż tam w Czeczenii bez celu. Tam nikt nie zauważy naszej śmierci. Mówiła to ze łzami w oczach. Zrozumieliśmy, że to nie był dla niej łatwy wybór. Były zwykłymi ludźmi, takimi jak my. Pytaliśmy, czym my, przeciętni Rosjanie, zawiniliśmy, że musimy umrzeć. Odparła, że to my sami wybraliśmy sobie taki rząd. To wasze prawicielstwo, wy go wybierali. Plan odbicia zakładników wciąż był dopracowywany. Tymczasem negocjatorzy przekonywali Barajewa, żeby wypuścił dzieci. Odmówił, chociaż sam był ojcem dwójki. Jedno miało rok, a drugie 3 lata. Dzieci również brały udział w próbach ich uwolnienia po tym, jak zakładnikom rozdano telefony. Do Wiktorii zadzwonił jej syn Arsenij. Powtarzał ciągle: mamo, nie pozwól im zaatakować teatru. Powiedział, że terroryści zgodzili się wypuścić dzieci, jeśli zorganizujemy demonstrację przeciwko wojnie. Zrobiliśmy to, ale naszego protestu nie pokazała żadna duża stacja telewizyjna. Dzieci pozostały zakładnikami. Powiedzieli, że według czeczeńskiego prawa dzieci starsze niż 12 lat są uznawane za dorosłych. Mówili, że ich dzieci w tym wieku już walczą lub są w więzieniach. Warunki, w jakich przetrzymywano zakładników, pogorszyły się. Chcąc mieć nad nimi pełną kontrolę, terroryści nie pozwalali im opuszczać widowni, nawet do toalety. Zorganizowali publiczną toaletę w kanale orkiestry. W teatrze to miejsce niemal święte zostało zbrukane, zamienione w kloakę. Bez przerwy krzyczeli. Nie używali radia, bo bali się podsłuchu. Dlatego porozumiewali się krzykiem. Nie mogliśmy spać. Atmosfera w teatrze gęstniała z każdą upływającą godziną. Terroryści bali się ataku przez dach. Zapalili wszystkie światła, żeby obserwować sytuację. Jeden z zakładników załamał się psychicznie. Próbował uciec przez zaminowane drzwi. Po raz pierwszy widziałem, jak używają siły wobec któregoś z nas. Mężczyzna został postrzelony w pośladek, a potem kilkakrotnie kopnięty w twarz. Nigdy w życiu tak się nie bałem. Wykonywałem automatycznie każdy ich rozkaz. Kazali iść, szedłem. Kazali siadać, siadałem. W pewnym momencie przestałem się przejmować tym, co będzie dalej. Byliśmy bardzo zmęczeni. Jeśli mają szturmować teatr, niech to robią. Jeśli zginiemy, to byle szybko i bezboleśnie. Miałem już dosyć bezczynnego oczekiwania. Thank you.
trzeci dzień po ataku terrorystów. Pozostało zaledwie kilka godzin do zapowiedzianej egzekucji zakładników. Zastanawiałem się, czy znajdę się pomiędzy tymi, którzy mają zginąć. Jak zachowam się, kiedy stanę oko w oko ze śmiercią? Czy odwrócę się, czy zakryję twarz rękami? Nie mogłem przestać o tym myśleć. W tym czasie Rosjanie przygotowywali się do szturmu na teatr. Najpierw chcieli uśpić czujność terrorystów, żeby siły specjalne mogły ruszyć do akcji. Czeczeńcom przekazano, że do negocjacji włączył się specjalny wysłannik Kremla, generał Kazantsev. Uznali, że po raz pierwszy władze im ustępują. Kazantsev był najwyższym rangą generałem biorącym udział w wojnie. Rzecz jasna, był to podstęp, chociaż Kazantsev faktycznie przyleciał do Moskwy i podczas operacji był na miejscu w samochodzie dowodzenia razem z szefem FSB. Barajew wyszedł na scenę i ogłosił: mam dobre wieści. O 10 rano rozpoczniemy negocjacje z generałem Kazantsevem. Poczuliśmy ulgę, ale potem Barajew powiedział, że jeśli generał nie pojawi się do 10, zaczną realizować plan B. 10 zakładnikom odetną głowy i wyrzucą je na zewnątrz, żeby zmusić władzę do szybszego działania. W teatrze rozpoczęło się pełne przerażenia oczekiwanie. Na zewnątrz siły specjalne szykowały się do szturmu. O 5 rano zastosowano niesprawdzone nigdy wcześniej środki. Na widownię wpuszczono fentanyl, silny gaz usypiający, który w kilka minut unieszkodliwił terrorystów. Wybrano wczesny ranek, kiedy większość Czeczenów spała, a pozostali czekali na pojawienie się Kazantseva. O ile mi wiadomo, udało się z zewnątrz wyłączyć system wentylacyjny, a następnie użyć go do wpompowania gazu do środka, przede wszystkim po to, żeby uśpić kobiety, które w przypadku zagrożenia miały zdetonować bomby. Nie każdy spośród ludzi w budynku uległ usypiającemu działaniu gazu. Zapanował chaos. Terroryści zaczęli biegać i krzyczeć. Kobiety sięgnęły po detonatory na ich pasach. Mężczyźni założyli maski przeciwgazowe i zajęli pozycje obronne w korytarzach, oczekując na elitarne rosyjskie jednostki z grupy Alfa. Kobiety nie dostały masek i pozostały na widowni, pilnując zakładników. Rosjanie odczekali 30 minut, aż gaz zacznie działać. W każdej chwili obawiano się eksplozji. Nagle z budynku wyszło kilku zakładników, których nie uśpił gaz. O 5:30 rano komandosi przypuścili szturm. Nastąpiła intensywna wymiana ognia z terrorystami. Nieprzytomnych zakładników szybko ewakuowano z teatru. Priorytetem było jak najszybsze wyprowadzenie zakładników. Rosjanie nie wiedzieli, czy zdołali zabić wszystkich Czeczenów, a budynek wciąż był zaminowany. Bali się, że bomby wybuchną i wszyscy zginą pod gruzami. Zostałem aresztowany przez agentów FSB, ponieważ miałem na sobie mundur żołnierski i nie wyglądałem na Rosjanina. Myśleli, że mogę być Czeczenem. Zabrali mnie na przesłuchanie.
Głowa bolała mnie z powodu gazu. Miałem tak sucho w ustach, że nie mogłem mówić. Odmówili mi, kiedy poprosiłem o szklankę wody. Pokazałem im moje buty do stepowania i nazwisko naszyte na kostiumie. Zaproponowałem, że zatańczę fragment przedstawienia, żeby udowodnić, że jestem aktorem. Dopiero wtedy uznali, że nie jestem terrorystą. W teatrze trwała akcja ratunkowa. Miejskie autobusy odwoziły do szpitali półprzytomnych zakładników. Przegapiłem szturm. Obudziłem się półprzytomny w autobusie. Wokół mnie leżeli ludzie. Pomyślałem, dzięki Bogu, to już koniec. A potem przyszło mi do głowy, a co jeśli to terroryści zabierają nas do Czeczenii? Okropnie chciało mi się spać, ale nie pozwolono mi na to. Dali mi kroplówkę. Wyrzuciłem ją i poczułem się strasznie zmęczony. Oczy mi się zamykały, ale lekarz wciąż mnie budził. Bali się, że jeśli zaśniemy, udusimy się własnymi wymiocinami. Czuliśmy się jak na torturach. Setki członków rodzin zakładników oczekiwały pod szpitalami. Nikogo nie wpuszczano. Musieliśmy dowiedzieć się, kto do którego szpitala trafił. Szpitale nie miały jeszcze list nazwisk. Wciąż szukaliśmy ludzi i nic nie było wiadomo. Dzwoniliśmy do znajomych. Dowiedzieliśmy się, że użyto jakiegoś gazu. Czekaliśmy do 14. Nigdzie nie mogliśmy znaleźć naszego syna. Dowiedzieliśmy się, do którego szpitala trafiła Krystyna. Trzech młodych mężczyzn w cywilnych ubraniach zapytało nas, kim jesteśmy. Kazali nam opisać, w co Krystyna była ubrana. W końcu powiedzieli, że mają dziewczynę odpowiadającą opisowi, ale jest w kostnicy. Tak się dowiedzieliśmy, że jest w kostnicy. Zadzwonił dzwonek do drzwi. Zobaczyłam mojego męża i wielu naszych krewnych. Nikt nie powiedział ani słowa. Zrozumiałam, że Arsenij nie żyje. W kostnicy musieliśmy zaczekać na pracownika szpitala. Wyciągnął z chłodni ciało naszej córeczki. Arsenij i Krystyna znaleźli się pośród 129 zakładników, którzy zginęli na skutek użycia eksperymentalnego gazu. Teatr został odbity, ale dla Rosji i tych, którzy ocaleli, koszmar dopiero się zaczynał. Śmierć 129 zakładników z powodu użycia gazu usypiającego wstrząsnęła światem. Jak to się stało, że doskonale zapowiadająca się akcja ratunkowa skończyła się taką tragedią? Najmocniej krytykowano fakt, że lekarzom walczącym o życie ofiar nie przekazano informacji, że użyty został gaz usypiający. Ratownicy nie wiedzieli, jak ocucić ofiary gazu. Każdy, kto musiał poddać się operacji, wie, że ludzie mają różną odporność na środki znieczulające. Dawka przeznaczona dla młodego, zdrowego mężczyzny starca zabije. Wydaje się jednak, że Rosjanie zdawali sobie sprawę, że tak czy inaczej część zakładników zginie. Ocalono ponad 600 ludzi. Prezydent Putin odwiedził niektórych z nich w szpitalach. Niestety inni za brak informacji i chaos podczas akcji ratowniczej zapłacili życiem. Wynoszono ich w nieprawidłowy sposób, pozwalając ich głowom zwisać swobodnie do tyłu. W efekcie mnóstwo ludzi udusiło się własnym językiem.
Pojawiły się również problemy organizacyjne. Od teatru tymczasowy sztab operacji odgradzały ciężarówki wypełnione piaskiem zabezpieczające go przed wybuchem. Nikt nie miał kluczyków od ich stacyjek, na miejscu nie było też kierowców. Zablokowały drogi dostępu. Do transportu uwolnionych zakładników trzeba było użyć autobusów. Ich kierowcy nie znali dróg do szpitali, więc ofiary docierały tam z wielogodzinnym opóźnieniem. Choć szturm na teatr uznano za jedną z najlepiej przeprowadzonych operacji ratunkowych, ofiar mogło być znacznie więcej. Z wojskowego punktu widzenia szturm z użyciem gazu był genialnym pomysłem. Budynek był zaminowany, w środku znajdowało się ponad 40 uzbrojonych Czeczenów. Zabito wszystkich terrorystów, nie tracąc ani jednego żołnierza. Niestety zginęło także 129 zakładników, których śmierci w większości można było uniknąć. Tajemnicą pozostanie na zawsze fakt, dlaczego terroryści nie spełnili swoich gróźb i nie wysadzili budynku. Kobiety nie zdetonowałyby bomb bez rozkazu. Wydać go mógł tylko Barajew, ewentualnie Abu Bakar, jego zastępca. Czeczenki wiedziały, że na widownię wtłaczany jest gaz. Musimy jednak pamiętać, że gaz był bardzo silny. W ciągu paru minut wszyscy stracili przytomność. Ponieważ założyli maski, musieli zapewne uznać, że jest to gaz łzawiący. Czekali na rozkaz. Nie mieli czasu zorientować się, co się naprawdę dzieje. Nie myśleli o wysadzaniu budynku, tylko o czekającej ich walce na śmierć i życie. Wiele pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Na świadectwie zgonu Arsenija nie ma wpisanej przyczyny śmierci. Jest adnotacja nieustalono. Lekarz sądowy stwierdził, że nasze dziecko, tak jak inni zakładnicy, zmarło z powodu braku ruchu, jedzenia, wody i złych warunków życiowych. Pierwszy raz usłyszałam, że moja córka chorowała. Była absolutnie zdrowa, skakała, biegała, a teraz powiedzieli nam, że była chora. Bardzo chcę wierzyć, że mój syn po prostu zasnął i nie cierpiał, nie czuł żadnego bólu. Arsenij i Krystyna zostali pochowani obok siebie. Zadzwonił do nas ojciec Arsenija. Powiedział, że ponieważ on i Krystyna byli tak bliskimi przyjaciółmi i razem występowali w musicalu, powinniśmy pochować ich obok siebie. Oczywiście zgodziliśmy się. Latem zrozumiałam, że Arsenij czuje coś więcej do Krystyny niż tylko przyjaźń. Któregoś dnia powiedział: mamo, mam prezent dla Krystyny, zobacz. I pokazał mi kolczyki, które jej kupił. Bardzo chciał jej je wręczyć, ale bał się, że odkryje w ten sposób swoje uczucia. Postanowił zaczekać do dnia jej urodzin, 22 listopada. Schował je w szufladzie. Po zamachu przypomnieliśmy sobie o nich i przed pogrzebem włożyliśmy je Krystynie do ręki. Moskwa powoli otrząsała się po tragedii. Musical Nord-Ost powrócił na scenę w lutym 2003 roku w akcie sprzeciwu wobec terroryzmu. Oczywiście, że chcieliśmy znów grać. Moim zdaniem sztuka zawsze powinna trzymać się z daleka od okropieństw wojny. Żołnierze powinni walczyć z innymi żołnierzami, a nie z dziećmi.
To straszne, że uzbrojeni bandyci biorą dzieci za zakładników. Przedstawienie musi trwać, musi wyrażać sprzeciw wobec tego wszystkiego. Spektakl stał się symbolem tego, przez co przeszliśmy. Dowodem, że razem jesteśmy silniejsi. Trudno wyjść znów na scenę, ale musimy to zrobić. Przetrwaliśmy, musimy grać dla tych, którzy zginęli. Trzy miesiące od powrotu na scenę Nord-Ost ponownie zszedł z afisza, ponieważ ludzie obawiali się powtórnego ataku. Teatr stoi pusty. Rodziny ofiar zamachu uważają, że władze zrobiły wszystko, żeby pamięć o nim wymazać z publicznej świadomości. Wszelkie wysiłki, żeby postawić choć niewielki pomnik upamiętniający tragedię z listą nazwisk ofiar, spełzły na niczym. Oficjalne wyjaśnienie brzmi: to nie jest cmentarz. Po przebudowie teatru powieszono tablicę z nazwiskami budowniczych, a dla naszych bliskich zabrakło miejsca na choćby mały pomnik albo tabliczkę. W końcu, pod wpływem nacisków rodzin ofiar, władze zgodziły się na pomnik odsłonięty w pierwszą rocznicę tragedii. W Czeczenii nadal trwa wojna, a Rosją wstrząsają eksplozje, których sprawczyniami są czarne wdowy. Dwa samobójcze zamachy nastąpiły krótko po ataku na teatr. Ta tragiczna historia zdaje się nie mieć końca. Walka stała się już tak brutalna, tak zakorzeniona i tak radykalna, że nie potrafię przewidzieć, w jaki sposób Rosjanie mogliby ją zakończyć. Problem w tym, że należałoby rozmawiać z radykałami, którzy w tej chwili kierują walkami partyzanckimi. Z takimi ludźmi nie można się układać. Oni nie są zainteresowani kompromisowym zakończeniem wojny. Czeczeni muszą zrozumieć, że Rosja już nigdy nie da im niepodległości. Rosjanie muszą zaakceptować to, że czas zakończyć obsadzanie Czeczenii marionetkowymi rządami. Czas płynie. Po zamachu na teatr pozostało niewiele śladów, ale pamięć o nim przetrwa na zawsze w sercach ocalałych oraz wśród tych, którzy stracili w nim swoich najbliższych. Nie czuję nienawiści do Czeczenów. W każdym narodzie są ludzie źli i dobrzy. Współczuję tym, którzy żyją w warunkach, które popchnęły normalnych, uczciwych ludzi do takiej desperacji. Nic jednak nie daje im prawa do decydowania o cudzym losie. Człowiek musi zachować swoje człowieczeństwo bez względu na okoliczności. Oni postawieni w takie условия. Drugie dzieło, że w любых условиях надо оставаться человек. Nord-Ost zamknął kolejny rozdział tragicznej historii czeczeńsko-rosyjskiej. Wersja polska, Toja Studios, tekst Adam Bukowski, czytał Stanisław Kwaśniak.